Nie w środę, ale ostatecznie w poniedziałek 8 sierpnia ma być otwarty przejazd pod wiaduktem na ulicy Tuchowskiej w Tarnowie. Data była przesuwana najpierw z poniedziałku na środę, a następnie właśnie na najbliższy poniedziałek. Według Krzysztofa Kluzy z Zarządu Dróg Komunikacji kolejarze mają jeszcze do poprawienia kilka szczegółów. Poniedziałek, czyli 8 sierpnia, godzina 9, mamy takie spotkanie w terenie. Tutaj nasi inspektorzy już definitywnie będą chcieć odebrać te części składowe jezdni i chodników, które są jakby odnowione czy przywrócone do poprzedniego stanu. Było parę usterek, które nasi inspektorzy już w tym tygodniu wykryli. Te rzeczy są poprawiane w tej chwili na bieżąco, są kontakty z firmą, która wykonuje na rzecz PKP te remonty tych wiaduktów. Uważam, że termin nie powinien być zagrożony, czyli gdzieś przed południem w poniedziałek będzie otwarcie tej ulicy. Pod wiaduktem kierowcy wciąż będą musieli jednak przejeżdżać przez zakręt, który zwłaszcza autobusom sprawiać będzie duży problem. Powodem jest kąt zakrętu, który jest niemal prosty. Otwarcie wiaduktu zaplanowane jest na przedpołudniowe godziny w poniedziałek.